Witam Państwa w kolejnym odcinku Lubelskiego Podcastu Naukowego. Dzisiaj porozmawiamy o rzymskim prawie karnym. Moimi gośćmi są pani dr Izabela Leraczyk, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL, pan dr Bartosz Zalewski, adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zwykło się stereotypowo przyjmować, że powstanie nowoczesnego rzymskiego prawa karnego to wiek XVIII. Tymczasem, jak pisze Luigi Garofolo, prowadzono od kilkudziesięciu lat badania nad rzymskim prawem karnym, a zwłaszcza nad prawem karnym publicznym, wydobywają na jaw albo przedstawiają w nowym świetle zagadnienia dotąd nieznane lub źle zrozumiane. Panie doktorze, czy rzeczywiście tak jest? No, rzeczywiście stereotypowo przyjmuje się, że historia prawa karnego w tym nowoczesnym wydaniu rozpoczyna się wraz z epoką oświecenia, no ale faktycznie możemy doszukiwać się tradycji pewnej czy pewnych prawzorów konkretnych instytucji prawa karnego już w antycznym Rzymie. No i z czasem także następowała ich recepcja w Europie średniowiecznej. Więc skąd się wziął ten stereotyp? Stereotyp wziął się stąd, że chociażby w tak słynnym dziele jak De Crimine Pene Cezarego Beccarii odnajdujemy taką żywą krytykę tych dawnych instytucji. Tam wręcz padają słowa o Justynianie dość niepochlebne, prawda? I stąd jak gdyby zakładamy, czy karniści zakładają, że historia tego, czym oni się zajmują, rozpoczyna się dopiero w tym momencie, w XVIII wieku. To jest nieprawda, ponieważ jeżeli sięgniemy do tego samego Beccarii, no to oczywiście zobaczymy, że tam zbyt wiele o dogmatyce, o konstrukcjach prawa karnego nie ma. Tam jest sporo interpretacji norm prawnokarnych, no przede wszystkim o zakazie stosowania analogii, czy takim postulacie. I tam także mamy postulat humanitaryzacji kar. Natomiast cały ten dorobek dogmatyczny, konstrukcyjny, jeżeli chodzi o pojęcie przestępstwa, no on korzeniami swoimi sięga prawa rzymskiego, oczywiście przetworzonego w późniejszych epokach, przede wszystkim w średniowieczu i w epoce wczesno-nowożytnej. No właśnie, pan doktor powiedział, że sięga korzeniami prawa rzymskiego, ale cały czas prawo rzymskie nam się powszechnie w takim codziennym skojarzeniu. Myślimy o prawie rzymskim jako prawie, które dało początek cywilistyce, myśli cywilistycznej, bo wiele konstrukcji, które mamy w prawie cywilnym, no mają swoje pokłosie, czy mają swoje korzenie w prawie karnym. A okazuje się, że rzymskie prawo karne no jest pewną terra incognita i tak naprawdę spuścizna Rzymian z rzadka bywa eksplorowana w kontekście prawa karnego. Prawda, pani doktor? Czy tak jest rzeczywiście? Czy może coś w tej kwestii się niebawem zmieni? Jeśli chodzi o badania nad rzymskim prawem karnym, to faktycznie one nie były tak popularne jak badania nad rzymskim prawem prywatnym. One gdzieś tam pozostają na jakichś peryferiach nauki, ale one są. I pytanie, jakie sobie możemy zadać, to dlaczego tak się dzieje? Choćby ze względu na źródła. Jeżeli spojrzymy na źródła prawa prywatnego, jakie mamy i jeszcze ze starożytnego Rzymu, to mamy na przykład instytucję Gaiusa. To jest podręcznik do nauki prawa, który jest ładnie, systematycznie określony. Tam jest ten podział: prawo, które dotyczy osób, prawo, które dotyczy rzeczy, prawo, które dotyczy skarg. Gaius krok po kroku prowadzi studentów, adeptów prawa i pokazuje im, na czym polega instytucja, jak ją można rozwinąć, jakie są podziały i w ten sposób nas również uczy, jak wyglądało to rzymskie prawo prywatne. Natomiast jeżeli chodzi o rzymskie prawo karne, no to nie mamy pism jurystów w takim zakresie, bo digesta justyniańskie składają się z 50 ksiąg, a tylko dwie stricte dotyczą tego prawa karnego. Mówią o przestępstwach, mówią o karach. No dwie na 50. Więc widzimy, że proporcjonalnie jest tego o wiele mniej. Jeżeli chodzi o kodeksy, no to kodeks Teodozjusza to jest dziewiąta księga. Kodeks Justyniana to również jest dziewiąta księga. Źródeł prawniczych nam po prostu brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o źródła literackie, no to tutaj jest
inna metodologia i inaczej musimy do nich podejść. Musimy zawsze pamiętać, że to jest kreacja, że źródła literackie powstawały w określonej grupie społecznej. Ci ludzie byli wykształceni, często majętni, oni pokazywali, jak prawo wyglądało dla nich, jak oni wyobrażali sobie to prawo. Chociażby Cyceron, on używa prawa i używa tych instytucji po to, żeby przekonać do swoich racji. Czy naprawdę tak było? No, na ten temat powstają dyzertacje i wielkie prace. Czy to był Hochstapler, czy jednak faktycznie był to znawca i przede wszystkim znawca prawa i czy on przekazał nam, jak to prawo naprawdę wyglądało. Więc na pewno jest problem, jeżeli chodzi o źródła, bo musimy do nich podejść inaczej niż do źródeł prawa prywatnego. Druga kwestia to jest kwestia terminologii. My mamy współczesną terminologię, bardzo rozbudowaną, prawa karnego, ale czy możemy ją jeden do jeden przełożyć do źródeł antycznych? No nie, bo wyjdzie nam, że w starożytnym Rzymie istniały instytucje, o których tak naprawdę Rzymianie nie mieli pojęcia. No i teraz pytanie, na ile możemy to opisywać? Oni kazuistycznie podchodzili, my chcielibyśmy zrobić z tego system. No to jest to taka nie jest jakby terra naturalna incognita, tendencja. Tak, to nie jest terra incognita, ale na pewno są pewne trudności, które powoli, krok po kroku udaje się przezwyciężać. Czyli pani doktor jakby oscyluje wokół dwóch takich zasadniczych problemów, czyli problemów natury źródłowej, to jest pierwszy, związany z brakiem wystarczającej ilości źródeł o pochodzeniu jurydycznym, a drugi, no jakby ten korzeń literacki, który powodować może pewien subiektywizm w postrzeganiu rzymskiego prawa karnego. Ale jakoś no, uczeni, naukowcy przecież poszukują cały czas tych ścieżek autonomii prawa karnego, panie doktorze. No, owszem, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie mamy, ciężko jest wyznaczyć granicę między jus publicum a jus privatum, między przestępstwami, deliktami, no ale jaką metodologię przyjąć, bo chyba o to chodzi głównie. Znaczy, jeżeli chodzi o to rozgraniczenie, to rzeczywiście tu problem jest dość skomplikowany. Nawet do tego stopnia, żebyśmy spojrzeli na dzisiejsze prawo karne, no to nie mamy wątpliwości, że jest to prawo publiczne, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o rzymskie prawo karne, co jest terminem umownym, to można by powiedzieć, że istnieje rzymskie prawo karne prywatne, które obejmuje odpowiedzialność deliktową i publiczne, które no, obejmuje to, co dzisiaj nazywamy odpowiedzialnością karną. Samego pojęcia prawa karnego w ogóle Rzymianie nie znali, prawda? I to też jest pewna trudność. Nie było jus penale, jus criminale, nic takiego w źródłach nie odnajdujemy. To dopiero jakieś no, o wiele późniejsze dzieła posługują się tymi pojęciami, no, powiedzmy z okresu XIV wiek, tak, XIII wiek, no to już takie pierwsze spośród tych źródeł. A zatem no, tu widzimy pewną grupę problemów, tak? Poza tym, co wspomniała pani doktor, nieznaczna liczba źródeł, źródła, które odbiegają w pewien sposób też swoim charakterem od źródeł, które mamy odnośnie do prawa prywatnego. Dlaczego? No bo prawo prywatne było przedmiotem refleksji, wprawdzie kazuistycznej, ale naukowej. Natomiast odnośnie do prawa karnego rzymskiego, no to tutaj powiedziałbym, czy ja odnoszę osobiście wrażenie, że głównym takim impulsem rozwojowym była nawet nie tyle działalność jurysprudencji, czy nie zawsze działalność jurysprudencji, co choćby ingerencje prawodawcze cesarzy, tak jak tutaj cesarz Hadrian wiele takich, można powiedzieć, nowatorskich rozwiązań wprowadził. Na ten temat pisał chociażby tu nasz pan profesor Krzysztof Amielańczyk, tak, całą książkę poświęcił reskryptom Hadriana. Także różni się to w pewien sposób, jest to skromniejsze pod względem rozmiarów, ale jest to istotne, chyba żebyśmy również no, te dzieje represji karnej poznawali i zgłębiali no, także w odniesieniu do antycznego Rzymu. No właśnie, jak mówimy o prawie karnym, to kojarzy nam się sentencja nulla pene sine lege, nie ma kary bez ustawy. I teraz pytanie, jaki jest katalog tych kar w starożytnym Rzymie i czy rzeczywiście ten katalog, który występował w starożytnym Rzymie, w jaki sposób możemy jego śladowe reminiscencje znaleźć we współczesnej karnistyce? Panie doktorze, bo to jest tak, że my chcielibyśmy, żeby oni nam stworzyli definicję, podział i katalog i żebyśmy wszystko mieli gotowe. Tak byłoby najprościej.
Niestety, w przypadku prawa rzymskiego, prywatnego, jak i prawa karnego, no trzeba niestety poszukiwać tych tropów i samemu tworzyć te systematyki. Jest w Pauli Sentencje taki fragment, w którym mowa jest o rodzajach kar. I on tam je stopniuje na najcięższe, średnie i lżejsze. Najcięższe to jest ukrzyżowanie, spalenie żywcem i dekolacji, czyli ścięcie mieczem. Średnie to była deportacja, skazanie na walki z dzikimi zwierzętami. Opominałam coś? I chyba metallum. I chyba tak, i czyli skazanie na pracę w kopalniach. Trzeci typ to było wygnanie, różniące się od deportacji, bo mogło być czasowe. I przede wszystkim nie było konfiskaty mienia wtedy. Prace publiczne, czyli na przykład, nie wiem, w jakiś przy drogach, akweduktach, drogach i tego typu rzeczy. Czy to nam wyczerpuje katalog kar? Absolutnie nie. Chociażby kar wykonywania śmierci, wykonywania kar śmierci, było mnóstwo sposobów, o których tutaj nie ma mowy. Możemy próbować chronologicznie ułożyć, czyli wychodzimy od ustawy 12 tablic, gdzie mamy, nie wiem, kary bardzo obrazowe, czyli że jeżeli złodziej ukradnie plony, zboże z pola, to ma zawisnąć właśnie na tym polu. Jest kara arbor infelix, czyli tego nieszczęsnego, suchego drzewa, na którym wieszamy nieszczęśnika, skazańca. Jest zrzucenie ze skały tarpejskiej. Tak. Spalenie za podpalenie. O, spalenie jest żywcem za... Tak, czyli jest taka kara odwetowa, trochę jak talion, prawda? Mhm. Ty podpalasz budynki, my ciebie palimy. Tak. Bardzo śmieszne. Pojawiają się później kary w momencie otwarcia na świat. Czas wojen punickich, kiedy pojawia się ukrzyżowanie. To nie była rzymska kara, my ją oczywiście kojarzymy z tym typowym rzymskim wykonywaniem kar. Natomiast to nie była rzymska kara. Przy tym pojawiają się jeszcze walki z dzikimi zwierzętami, tak? To jest ten okres. Później pewne kary wychodzą z użycia, wręcz są zakazane, natomiast powracają pewne, są archaiczne, a później są przywracane. Ale również w okresie cesarstwa i kiedy to cesarze rządzili tą polityką karną, pojawiają się kary, które też są takie obrazowe. Przykładem jest ta kara, w której Konstantyn nakazał wlewać roztopiony ołów? Tak, tak. Piastunce, która nie upilnowała, a wręcz była w zmowie ze swoją podopieczną dziewczyną, która wybrała mężczyznę, który nie był akceptowany przez ojca rodziny. Dokładnie. W ten sposób kończyła piastunka. Dość brutalne podejście. Dość brutalne, bo rzeczywiście to rzymskie prawo karne było brutalne. No nie nadaremno Justynian pisał, że te dwie księgi, wspomniane przez panią doktor, no to są Libri Terribiles, tak? Straszliwe księgi budzące grozę, no różnie się to tłumaczy. W każdym razie no ten aspekt strachu jest tutaj kluczowy. I jeszcze jedna kara mnie szczególnie interesuje. Kara worka, jakby państwo mogli ją przybliżyć naszym widzom, bo na pewno no jest to fascynujący sposób przestrogi. To jest jedna rzecz, którą zapamiętują studenci administracji z wykładu Rzymskie Prawo Publiczne, kara worka. To może ja zacznę, a pan doktor potem przejmie pałeczkę. Kara worka była karą zwyczajową, archaiczną, przynajmniej tak zakładamy, która groziła za ojcobójstwo, czyli parricidium. Zabójstwo ojca rodziny to była zbrodnia niesłychana. Dlaczego? Cały system rzymski opierał się na organizacji rodowej, na czele której stał pater familias, czyli ten zwierzchnik rodowy. I ktoś, kto podnosi rękę na taką osobę, łamie nie tyle normy społeczne, on łamie pakt z bogami. To jest zaburzenie tego, jak to społeczeństwo funkcjonuje. No i trzeba w jakiś sposób nie tyle nawet odpłacić sprawcy, co oczyszczyć społeczeństwo. Pater familias to taki szef sycylijskiej mafii, można powiedzieć. Oj nie, nie idźmy tą drogą. Nie. To przepraszam. Natomiast to była osoba, która miała niesamowitą władzę nad rodziną, między innymi jus vita nec iscque, czyli prawo życia i śmierci. Ale jego zabić nie wolno było.
No i osoba, która dokonała takiego czynu, była karana właśnie kuleus, czyli tą karą worka. Kara ta była dość widowiskowa. Takiego delikwenta, skazańca rozbierano, biczowano, na głowę zakładano mu maskę z wilka. Są różne koncepcje, dlaczego tak robiono, że to jest takie zezwierzęcenie jego. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę jest. Prawdopodobnie, tak. Poza tym zakładano mu na nogi takie drewniane trepy, które mogły symbolizować to, że on już ma nie dotykać tej ziemi, po której my stąpamy. I tak go ubiczowanego zaszywano w jednym worku z małpą, żmiją, kogutem i prawdopodobnie z psem żywego. Co jeszcze. Jest ważne, żywego jeszcze, chociaż możemy sobie już wyobrazić, co się dzieje w tym worku. I ten worek był przytwierdzany, mocowany do wozu, który był ciągnięty przez czarne woły i to wszystko, cała procesja udawała się nad najbliższą rzekę, gdzie delikwent z tym wszystkim był topiony. I to topienie też jest bardzo ważne, bo to jest element oczyszczający. My wiemy z kultur antycznych, że woda ma charakter, to jest pramateria, i woda ma charakter oczyszczający. I prawdopodobnie chodziło o to, żeby oczyścić społeczeństwo ze skazy, jaką było właśnie ten czyn i ta osoba. Tak. No i wydaje się, że ta kara, ona w pewnym momencie wyszła z użycia, bo tak, podczas gdy... Niektórzy badacze przypuszczają, że ona zanikła, choć to jest dość dyskusyjna kwestia. Na pewno Hadrian zezwolił zastępczo, jeżeli nie było w pobliżu zbiornika odpowiedniego, delikwenta na przykład spalić żywcem. Natomiast możemy przypuszczać, że stosowana jednak ta kara była, bo chociażby pewne wskazówki mamy odnośnie do prześladowań chrześcijan, gdzie być może wobec nich była ta kara stosowana. Albo jakieś jej wariacje, tak. Natomiast z całą pewnością Konstantyn Wielki postanowił, żeby karę worka przywrócić. I tutaj w nieco uproszczonej wersji to następowało, czyli z katalogu tych zwierząt, o których wspomniała pani doktor, pozostały tylko węże. No ale było to dość wystarczające, żeby ten walor odstraszający uzyskać, jak sądzę. Zresztą została kara worka rozszerzona przez cesarza Konstancjusza II także na sprawców adulterium, czyli na cudzołożników, tak, którzy również mieli być tak surowo karani. No, to już był ten etap chrześcijańskiego cesarstwa, prawda, więc prawdopodobnie no, jakoś miało to związek z tą moralnością chrześcijańską, gdzie rzeczywiście uznawano to cudzołóstwo za naganne bardzo mocno, choć ono było karane, jak wiemy, już od czasów cesarza Augusta, więc jeszcze w Rzymie pogańskim. Naturalnym wydaje się pytanie, czy istniała w ogóle jakaś zasada humanitaryzmu w kontekście tych kar, o których państwo mówicie? Tak, to ze względu na temat pracy doktorskiej mojej, która dotyczyła właśnie pojęcia humanitas, między innymi oznacza humanitaryzm, to może ja tutaj pospieszę z odpowiedzią i no, proszę państwa, no ciężko doszukiwać się humanitaryzmu przesadnego, jeżeli chodzi o akurat rzymskie prawo karne. W wielu aspektach prawa rzymskiego możemy się tego humanitaryzmu doszukiwać. Natomiast w tej dziedzinie będzie trudno, co nie znaczy, że wcale go nie było, ale na pewno nie była to zasada humanitaryzmu. To był wyraz szczególnej łaski cesarza, wyraz jego dobrej woli, wyraz jego takiego poczucia człowieczeństwa, tak, względem poddanych, co miało aspekt ideologiczny, propagandowy. Nie była to zasada humanitaryzmu w takim sensie, w jakim my dzisiaj operujemy tym pojęciem, no, gdzie ją znajdujemy na przykład w zakazie piętnowania twarzy skazańców, którzy odbywali karę wspominaną tutaj pracy w kopalniach, no, gdzie no, czy to chodziło o tatuowanie, czy o piętnowanie żelazem, to już jest inna sprawa, natomiast zakazano czynienia takich znaków na twarzach chociażby. Czy konstytucje cesarskie odnoszące się do osób przebywających w więzieniach, tu dodajmy, że zasadniczo
rzymskie prawo karne nie znało kary więzienia czy pozbawienia wolności we współczesnym tego słowa znaczeniu, no to był raczej taki środek do tego, by osoba oskarżona w procesie miała gdzie czas spędzić, nie ucieknąwszy przed tą karzącą ręką sprawiedliwości. Zresztą w ówczesnych więzieniach no, znajdowali się także dłużnicy podatkowi, cała masa różnego rodzaju osób, osoby chore umysłowo, więc były to miejsca bardzo nieprzyjemne i tutaj cesarze, zwłaszcza począwszy od Konstantyna, próbowali jakoś te warunki w tych więzieniach poprawić. Zupełnie to nie wychodziło, na co potwierdzeniem będzie jedna z mów Libaniusza, gdzie on narzeka, że ci więźniowie wręcz na stojąco, tam taki jest ścisk, przebywają, więc warunki były tragiczne. Także jeżeli chodzi o taką odpowiedź, na pewno z zasadą humanitaryzmu do czynienia nie mieliśmy, natomiast pewne przejawy tego humanitaryzmu możemy odnaleźć, ale nie w formie zasady. Mówiąc o prawie rzymskim, nie sposób nie wspomnieć profesora Marka Kuryłowicza, który zarówno jest znaną i nietuzinkową postacią dla studentów KUL-u i UMCS-u, bowiem no, każdy, kto miał egzamin z panem profesorem, wie, co mam na myśli. Profesora Marka Kuryłowicza należy uznać za twórcę, można powiedzieć protoplastę szkoły, lubelskiej szkoły rzymskiego prawa karnego. Jakie ma znaczenie ta szkoła współcześnie i jakie są kierunki badań prowadzone dla tej szkoły? Może tak właśnie specjalnie pani doktor by spróbowała tak odpowiedzieć na to trudne pytanie, a pan doktor, jako że jest z UMCS-u, będzie miał łatwiej. To znaczy, wiadomo, że wcale nie. Wcale, zaraz będziemy liczyć, kto ma więcej uczniów pana profesora u siebie. Natomiast pan profesor ma dorobek zarówno z zakresu prawa prywatnego, jak i również prawa karnego. Natomiast faktycznie trzeba zauważyć, że wykształcił wielu uczniów, którzy zajęli się tym rzymskim prawem karnym. Między innymi trzeba wyróżnić chociażby pracujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim panią profesor Marzenę Dyjakowską, która przecież jest jego doktorantką, a habilitację pisała z Crimen lese majestatis, czyli zagadnień prawa rzymskiego w dawnej Polsce. Ksiądz profesor Antoni Dębiński pisał o sacrilegium. Później pisał o polityce ustawodawczej cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. To również są prace z zakresu rzymskiego prawa karnego. I dalej. Pani profesor ma swoich doktorantów, ale kształci ich bardziej w kierunku historii prawa, historyków prawa, natomiast prowadzi na uczelni łacinę prawniczą, bo z wykształcenia jest również filologiem klasycznym. Ksiądz profesor ma swoich uczniów, to już będą wnuki naukowe pana profesora Kuryłowicza. Między innymi pani profesor Joanna Misztal-Konecka, która pisała o bigamii w starożytnym Rzymie i o incestum. Jest pan profesor Maciej Jońca, który pisał o parricidium, tu już wspomnianym, czyli tym zabójstwie, ojcobójstwie, a później zabójstwie krewnego i również pisał o przestępstwie znieważenia grobu. Jest pani doktor Dorota Stolarek, która również o wspomnianym już adulterium popełniła pracę doktorską. Więc ta szkoła rozrasta się i ta gałąź kulowska jest, powiedziałabym, całkiem prężna w tych swoich działaniach. Tak. No jeżeli chodzi o Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, to pan profesor Kuryłowicz, może jeszcze wspomnę o tym, był uczniem profesora Adama Wilińskiego. Profesor Adam Wiliński pewne prace już z prawa karnego pisał i były to prace nieliczne, ale bardzo ciekawe, no raczej jeszcze o charakterze takim przyczynkowym. No, samo zainteresowanie profesora prawem karnym, to jak mi się wydaje, to byłby chyba jego wyjazd do Monachium, który miał się zakończyć habilitacją, natomiast zakończył się mnóstwem artykułów na różne tematy, w tym związane właśnie z prawem karnym. I uczniem pana profesora Kuryłowicza, profesor Krzysztof Amielańczyk między innymi, no tutaj pan profesor jest już stricte jak gdyby z tym prawem karnym naukowo związany, ponieważ wszystkie jego kolejne prace, czy to nieopublikowana praca doktorska, czy książki,
są związane właśnie z tą dziedziną. A zatem pan profesor pisał przede wszystkim o Corneliuszu Sulli, który był taką ważną postacią dla rzymskiego prawa karnego, autorem czy inicjatorem wydania wielu ustaw karnych. W tym taka najważniejsza chyba to jest Lex Cornelia de Sicaris et Venefisis, czyli przeciwko nożownikom i trucicielom. Ustawa, która stała się prawem o karanie zabójstwa, choć pierwotnie wcale tam taka norma się nie znajdowała, co ciekawe, a jedynie normy, które zabraniały chodzenia z niebezpiecznym narzędziem czy posiadania trucizny, więc pośrednio jedynie do tego zabójstwa się odnosiły, ale zakres penalizacji tak naprawdę był szerszy. A także profesor pisał, jak już tutaj wspomnieliśmy sobie, o polityce karnej Hadriana. No i taka bardzo istotna, myślę, praca to jest Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym, czyli książka poświęcona ogólnie przestępstwom spenalizowanym w ustawach karnych w całym rzymskim prawie publicznym. No, praca, myślę, ważna, warta z pewnością zapoznania się przez każdą osobę, która się tą dziedziną zajmuje. No, poza tym u nas w katedrze raczej powstawały prace związane z prawem prywatnym, więc związane głównie z prawem osobowym, prawem rzeczowym. Także jeżeli chodzi tutaj o przecież Uniwersytet Obecny Rzeszowski, bo tam również pan profesor Kuryłowicz wykładał, wtedy to jeszcze była filia UMCS-u. Natomiast profesor Amielańczyk, no, poza moją osobą, miał także innych doktorantów. No, chciałbym przede wszystkim wspomnieć o doktorze Andrzeju Chmielu, który także w prawie karnym, a w szczególności w procesie karnym się specjalizuje i pracę pisał na temat świadków. No, zresztą ten temat jakoś powraca, związany z postępowaniem dowodowym w rzymskim procesie karnym, no bo tutaj przecież i ojciec doktor Karol Adamczewski. Tak, na ten temat właśnie się doktoryzował. Więc myślę, że jeszcze jest wiele przed nami. Na pewno pewien etap już się dokonał, prawda, tych prac. Dokonaliśmy pewnego podsumowania, ale i nowego otwarcia, tak by można powiedzieć, bo w ostatnich latach realizowany na KUL-u był projekt NCN-u Rzymskie Prawo Karne, instytucje pod kierownictwem pana profesora Macieja Jońcy. I efektem tego grantu, oprócz takich pomniejszych, drobnych prac, jest leksykon rzymskiego prawa karnego, gdzie tłumaczymy, przynajmniej staramy się pokazać, jak w źródłach definiowano pewne pojęcia łacińskie związane właśnie z tematyką karną. Ponadto pan profesor napisał taką syntezę Rzymskie Prawo Karne Instytucje, które de facto jest podręcznikiem do prawa rzymskiego karnego. No i oprócz tego jeszcze ja sama stworzyłam bibliografię, gdzie pod te hasła z leksykonu dopasowałam literaturę, polską literaturę przedmiotu, która o tym która dotyczy danych zagadnień. I szczerze powiedziawszy, pan doktor mówił, że to terra incognita. No nie do końca. Właśnie czytając tę literaturę i dopasowując do tych zagadnień, okazuje się, że bardzo dużo zostało już zrobione. Oczywiście wiele jeszcze przed nami. No i dlatego właśnie mówię, że to jest jakieś nowe otwarcie, bo może się okazać, że jeszcze wiele ciekawych tematów można z tego prawa karnego uzyskać, można je odnaleźć. Tam. A te dwie gałęzie, kulowska i UMCS-owska, wzajemnie się ze sobą zazębiają, można powiedzieć, są komplementarne i to jest też świetne, z tego się bardzo cieszymy. Wreszcie na koniec... Jeśli mogę, to brakuje tutaj tego trzeciego partnera naszego we współpracy, bo co jakiś czas cyklicznie realizowane są konferencje naukowe we współpracy katedry i naszej katedry, razem z Katedrą Historii Starożytnej z Wydziału Humanistycznego UMCS-u, gdzie pan profesor Dariusz Słapek współpracuje z nami i to daje nam taki szerszy obraz interdyscyplinarny, bo historia i prawo w tym aspekcie karnym bardzo ładnie ze sobą współpracują. Są bardzo mocno ze sobą związane. Wreszcie na koniec takie może trochę osobiste pytanie. Jak rozpoczęła się Państwa przygoda z prawem rzymskim? Jak to było? Jakie były początki? Ja pamiętam swój pierwszy wykład jako studentki, na który przyszłam z prawa rzymskiego, gdzie ksiądz profesor Dębiński użył określenia, że nastąpiła wulgaryzacja ezoterycznego prawa.
no jak można nie zakochać się w takim przedmiocie? To wtedy pomyślałam sobie, wrócę do domu, otworzę słownik i sprawdzę, o co chodzi. Wokabularz, tak. Natomiast jeśli chodzi o tę naukową ścieżkę, to tutaj do zasługi ma pan profesor Wojciech Staszewski z Katedry Prawa Międzynarodowego, do którego trafiłam na proseminarium. Proseminarium to był taki przedmiot, podczas którego mieliśmy uczyć się pisać prace dyplomowe. I pan profesor dawał nam dowolność. Chodziło o to, żeby przypisy się zgadzały, bibliografia, budowa pracy. Ja powiedziałam, że to może pisałabym coś na temat prawa rzymskiego. On powiedział, to proszę o fecjałach. Poszłam wtedy do Katedry Prawa Rzymskiego zapytać, kim są fecjałowie. Dowiedziałam się, pokazali mi, jak działają wyszukiwarki naukowe. No i powstała praca proseminaryjna, a docelowo doktorat, bo mój doktorat dotyczył jus belli et pacis w republikańskim Rzymie, czyli tych kwestii międzynarodowych. Pani doktor. No, w moim przypadku zainteresowanie prawem rzymskim znajduje swój początek w takich zainteresowaniach stricte historycznych. To jak kojarzę, to kiedy tata kupił mi książkę Poczet cesarzy rzymskich Aleksandra Krawczuka i jakoś na kanwie tego poczytywania tych ciekawostek różnych tej literatury przecież popularno-naukowej, no to zainteresowanie się rozwinęło i rzeczywiście kiedy trafiłem na studia na UMCS, studia prawnicze, zobaczyłem, że jest taki przedmiot jak prawo rzymskie, to uznałem, że no to jest coś, czym na pewno chciałbym się zainteresować, a być może także zajmować, no co ostatecznie jakoś się udało przecież. Bardzo dziękuję Państwu za przemiłą, uroczą rozmowę, która mam nadzieję zafascynuje wielu studentów do głębokiej refleksji i studiowania prawa rzymskiego, które jest jakże atrakcyjne i ma też realne przełożenie na rzeczywistość. Romanistyka to naprawdę piękny kawałek cywilizacji łacińskiej, który wymaga dalszej refleksji, dalszych studiów. Kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję za rozmowę. Również dziękujemy.